Cześć Pawle, dzień dobry. Cześć, cześć. Dziękuję Ci, że przyjechałeś do mnie prosto z trasy skąd? Z Lwowa. Paweł, jaki jest Twój aktualny status? Ja się bardzo ucieszyłem, jak zobaczyłem Ciebie na gali Plejady miesiąc temu i tam właśnie zaprosiłem Cię do swojego projektu, bo nie ukrywam, że jak Cię zobaczyłem, to no tak świeżo wyglądałeś, szczęśliwie, a ja miałem taki trochę inny wizerunek Pawła sprzed paru lat. Takiego zmęczonego. O tym też będę rozmawiał jeszcze, porusza ten temat, więc może najpierw powiedz mi, jaki jest ten Twój status. Gdzie Ty jesteś teraz, w Polsce czy w Rosji dłużej? W podróży de facto, wiesz, ciągle się przemieszczam. Kupiłeś apartament w Rosji. 2, 3, nie, no, i złotą toaletą. Nie, no ale no, może inaczej, mieszkanie. Nie. Nie kupiłeś? Nie, no muszę Cię rozczarować. No, nie kupiłeś w Rosji mieszkania? Nie. Naprawdę? Tylko tabloidy na ten temat coś piszą. Jak się zaczęła Twoja, może to dziwnie zabrzmi, ale przygoda z zagranicznym rynkiem filmowym? Słuchaj, bardzo prosto, bo był rok 2000, żebym teraz nie skłamał, 2001 albo 2002. A ja byłem świeżo po zrobieniu, jeszcze przed premierą de facto Quo Vadis. Spłynęło kilka propozycji i nagle się okazało, słuchaj, że po intensywnym okresie pracy jestem bez pracy, nie mam co robić za bardzo. A ponieważ trochę pieniędzy miałem, więc pomyślałem sobie, a może warto, ponieważ jeszcze trochę tak francuski znałem, więc pomyślałem, że może warto mieć jakiegoś przedstawiciela, swojego agenta, bo to od tego trzeba zacząć, od agenta na rynku zachodnim. No i pojechałem do Paryża. Aha. Spakowałem walizkę, poszedłem na pierwszy casting i długo było u mnie Francja. We Francji zrealizowałem 5 albo 6 filmów. I mówiąc później... 5-6, o jakich rolach mówimy? O głównych. No właśnie. O głównych. Chcemy tu kłaść nacisk, ponieważ ja o tym czytałem, a można, wiesz, zazwyczaj to jest taka... Teraz powiem tak skromnie, o głównych. Dobra, okej, zostawimy jedną z tych dwóch wersji. I wiesz, ja już pamiętam nawet taki moment, kiedy, absolutnie to jest oczywiście poczucie młodego człowieka, takie wyjechałem, zrobiłem casting, dostałem rolę, to takie miałem poczucie nagle sukcesu, nie? To było miłe uczucie. Zresztą Francja do dzisiejszego dnia jakby mi procentuje. Mniej więcej raz na rok udaje mi się jakąś tam produkcję zrobić. Ale takim momentem przełomowym dla mnie, jeżeli chodzi, wiesz, już coś bardzo poważnego dla mnie zawodowego, to był ponowny wyjazd do Moskwy, a poznałem świetnych ludzi. Wtedy producenta, który dopiero zaczynał, a dzisiaj to jest największy producent, największy dystrybutor na rynku w Rosji. I po 6 latach, wyobraź sobie, dzwoni do mnie gość, który mówi tak: słuchaj, nazywam się Paweł Tam. To jest wielokropek. I mówi: ja jestem bratem tego producenta, do którego przyjechałeś na premierę filmu, który później dystrybuowaliśmy, Quo Vadis. I wiesz co, ja teraz jestem też producentem. Wtedy to może sprzedawałem winogrona, w cudzysłów to weźmy, ale dzisiaj, wiesz, jestem producentem, no i robię film i potrzebuję, wiesz, Niemca do roli głównej, a antagonistę będziesz miał w postaci Sergieja Bezrukowa, który jest największą gwiazdą akurat w tej chwili w Rosji. No i to było postawienie jakby na dobrą kartę, bo ten serial 4-odcinkowy pierwszego dnia, jak już była premiera, obejrzało prawie 40 milionów ludzi. Jest do dzisiaj powtarzany często i to był taki film, gdzie po prostu ludzie mnie zobaczyli, środowisko mnie zobaczyło i się zaczęło. I trampolina się zaczęła. I w ilu produkcjach zagrałeś? Ja 27. Z dzisiejszymi tymi to jest chyba już 29. 29 produkcji i chyba w każdym jest, to są jakieś takie główne role. Generalnie główne bądź drugoplanowe. Jakbyś miał porównać te 5 minut w Polsce do tego czasu, który jest w Rosji teraz, gdzie jesteś bardziej doceniany? Ja nie patrzę na to w ten sposób, czy jestem bardziej doceniany, czy niedoceniany, wiesz. Ale jest... Wyrastasz z tego trochę, powiem Ci szczerze. Na początku, wiesz co, jak mówiłeś o tym, że taki byłem zmęczony parę lat temu, to być może byłem tym zmęczony. A dzisiaj mam poczucie jak gdyby sukcesu i mam pewien jak gdyby dystans do tego i oczywiście wiem o tym, że ten, kto ma sukces, to może mieć do tego dystans. Ale też z drugiej strony, powiem Ci, nigdy sukces nie jest trwały, więc to może się skończy, nie wiem, jutro albo pojutrze, wiesz. Albo będziemy znowu się wspinać. To jest takie życie jest, no, że Przychodzą lepsze, słabsze momenty. Wtedy, kiedy ci się wydaje, że już złapałeś Pana Boga za nogi, nagle się okazuje, że jest wszystko inaczej. Lekcje pokory odbieramy po drodze. Ale wydaje mi się, że jest jedna rzecz, która jest przypisana losowi człowieczemu, że to my generalnie rzecz biorąc jesteśmy tym kowalem naszego losu, jeżeli tak pozwolisz, że tak powiem, ponieważ nieważne gdzie, w jakim miejscu, gdzie się urodziłeś, ważne czego chcesz i do czego dążysz. I tak czy inaczej ta ścieżka się przed Tobą otworzy. Jeżeli tu Cię nie puszczą, albo popełniłeś może jakiś błąd, albo co, to gdzie indziej się otworzy. Dlatego, że nasze dążenia albo nasze pragnienia, ja przynajmniej w to wierzę, i chęci są na tyle mocne, że po prostu góra zaczyna im sprzyjać. A kiedy poznałeś swoją drogę? Kiedy wiedziałeś, że... Ja do dzisiejszego dnia jeszcze jej nie poznałem. Wiesz, ja idę jakby instynktownie za tym, co mi się podoba. Wiesz, teraz kurz bitewny, że tak powiem, opadł, no bo też się naparzałem długo z różnymi okolicznościami i też oczywiście dzisiaj jest bardzo dużo lęku dotyczącego na przykład tego, jak będzie przyszłość, no bo nie mam lat 34, nie mam nawet 24, tylko mam 44. W związku z tym też, jak widzę, w pewien sposób horyzont, tak? Cały czas szeroko, ale widzę ten horyzont i też, wiesz, człowiek pragnie w pewnym momencie jakby takiego spokoju i przede wszystkim, no może ja pragnę tego spokoju, tak samo jak zrozumienia, po co to wszystko i dlaczego ja tu jestem. Dlaczego ja tu jestem? No właśnie, dlaczego ty tu jesteś? Dlaczego ja tu jestem? Niekoniecznie w tym miejscu, ale generalnie w miejscu twojego życia, aktualnie. Znaczy, podoba mi się, że doprowadziłeś swoimi pytaniami, być może, wiesz, energią, którą masz i sposobem myślenia, ponieważ odpowiadam Ci w miarę szczerze i podpowiedziałem Ci to, co naprawdę, że tak powiem, myślę, wiesz, bo bardzo często mamy jakieś maski albo chowamy się za jakimiś rolami, a tymczasem sprowokowałeś zupełnie nie na siłę, wiesz, jakby zwierzenie takie, które myślę, że każdemu jest bliskie. Cieszę się. Znaczy miło, że mi się to udało bez żadnego naciskania też. Wiesz, i powiem Ci, jest jedna rzecz, której ja się nauczyłem tam, czyli mówię teraz o Rosji, mówię o Ukrainie i Białorusi i o wschodzie generalnie rzecz biorąc. Piotr Najsztub powiedział, że ja powiedziałem, że jesteśmy cyniczni, on tak zmrużył oko, powiedział, nie, my jesteśmy ironiczni. Dystansujemy się. I w trosce i z lęku o własną tam, nie wiem, pozycję albo samopoczucie, to jesteśmy w stosunku do siebie, no gramy jakieś tam role. A Rosjanie, Ukraińcy, Białorusini, no generalnie z byłych republik jak gdyby radzieckich są inni, są prawdziwsi w relacjach, w przyjaźniach, bądź też nieprzyjaźniach. Są w tym też bardziej jak gdyby naiwni. My tak myślimy, że są naiwni, ale oni są po prostu czyści. I ja myślę, że to zmęczenie, o którym zadałeś mi za pierwszym razem pytanie, to ono między innymi tego dotykało, wiesz, że strasznie kocham Polskę, lubię tu przyjeżdżać, kocham pójść na schabowego i wypić, rozumiesz, kufel dobrego piwa, zjeść żurek, spotkać się z moimi przyjaciółmi, ale w pracy nie jest lekko. Czym różni się show biznes z Polski od rosyjskiego? Skalą. Tak, to wszystko jest to samo. Jak się w nim odnajdujesz? Wiesz co, na razie dobrze. No, wiesz, no nie wszystko jest tak... Moją ambicją w tej chwili jest nie zamykanie się do Rosji, tylko jakby potraktowanie znowu Rosji jako trampoliny na następnego etapu pracy. Czyli mnie dzisiaj interesują wyselekcjonowane role, wyselekcjonowane filmy. No i daj Boże, że one były w koprodukcji z Francuzami, czy z Amerykanami, czy z Anglikami. I takie produkcje w tej chwili się pojawiają, tak? I jak gdyby idę w tą stronę. Więc traktuję to jako kolejny etap, no. Może nie będziesz chciał rozmawiać, ale gdzieś wyczytałem, to znowu i to pewnie bardzo czuję, że to błędna informacja, że z Tobą w Rosji przez chwilę mieszkał Twój syn. Nie, to nie jest prawda, to nie jest prawda. Paweł mieszka w Krakowie, pewnie się jeszcze znowu przeprowadzi do Warszawy i o Pawle tylko tyle powiem, że co, no jest na studiach producenckich. Więc trochę poszedł w tą stronę. Czy będzie produkował film, w którym no będzie grał, wiesz, tata? To jest długa droga, no może, wiesz, to jest długa droga, nie? Żeby być producentem, to naprawdę trzeba dużo już o życiu wiedzieć, ale studiuję. No i w tym roku razem ze swoimi kolegami postanowili wyprodukować pierwszy film o Jaśle, film dokumentalno-fabularyzowany o zniszczeniu Jasła przez Niemców, więc wszystko robię własnymi rękami, więc im mocno kibicuję. Można się do tego kibicowania przyłączyć na mojej stronie FB. Jest nawet jakiś komunikat na ten temat, bo zbierają każdą złotówkę. No i co? No i trzymam kciuki za niego po prostu. Czyli macie dobre relacje. Mamy fantastyczne. No ale zanim zrozumiałeś to, trochę minęło czasu. Czy nadszedł też taki moment, że nie wiem, nie chcę za bardzo wchodzić w twoje prywatne relacje? Ja to rozumiałem od samego początku, tylko sytuacje albo inaczej okoliczności do końca nie sprzyjały, żeby budować tą relację. Jest wiele postaw egoistycznych, tak jakby na pewno z mojej strony. Wiedzę taką na pewno miałem od samego początku, że to jest dla mnie bardzo ważna relacja. I ten moment, o którym mówię, to jest taki moment, w którym tak samo się wszystko zmienia jeszcze z jego strony. No to myślę, że Paweł też by na ten temat dużo mógł powiedzieć, że no, dzieci nagle dojrzewają, prawda? I one też rozumieją inaczej. I rozumieją, że jego wyobrażenie o tacie, jak on miał, jak był mały, są zupełnie inne niż tata jest na przykład w rzeczywistości. A miałeś czas na to, żeby przeprosić za to, że nie byłeś w stanie budować te relacje od samego początku, tak jakbyś chciał? Tak, to żeśmy zrobili. Ale wiesz, no znowu, Pawła tutaj nie ma, dobrze by było, żeby on był, no bo teraz mówić o tym, to ja myślę, że warto o tym zawsze... Dlaczego o tym... Zobacz, dlaczego warto o tym w ogóle mówić? To też, żeby nie wypływało, rozumiesz, z mitomaństwa albo z egoizmu i konieczności ekshibicjonizmu, powiedzenia widzom o sobie. To nie o to chodzi. Ja pozwalam sobie, żeby mówić o tych rzeczy, pewnie bym sobie na dużo więcej pozwolił, gdybym wiedział, że ta moja lekcja, którą ja odrobiłem, może być jakimś przykładem, może być jakąś wiedzą dla Państwa. Wtedy to ma sens. Widziałeś takie zdanie, nigdy nie daje kobiecie żadnej gwarancji. Nadal tak jest? To jest też znowu z kontekstu wyłapane. Nie. To jest pojęcie miłość i wolność. To są jakby dwa pojęcia, które może Pani nie do końca rozumieją tak, jak przynajmniej mężczyźni to rozumieją. Ja będę mówił o sobie. Jestem typem człowieka, który potrzebuje bardzo dużo wolności w relacjach. I to w przyjaźni i w miłości. Wolności to znaczy, że nikt nie kontroluje mnie. Nikt nie próbuje mnie w ten sposób zdominować. Czyli jest to postawa, bądźmy partnerami, prawda? Zrób mi miejsce, daj mi przestrzeń. Gwarancja, ja myślę, że to miałem wtedy na myśli. Ja to rozumiałem, że nie znaczy, że jak jesteśmy razem, to możemy sobie wszystko robić, będziemy sobie wybaczali. Nie, to jest błędne pojęcie. Musimy tym bardziej uważać, co robimy, jak się zachowujemy, co sobie dajemy, bo jest bardzo łatwo przekroczyć pewną granicę, za którą jest bardzo trudno wrócić, tak? Stracić zaufanie, na przykład. Kwestia zaufania to jest podstawa w związku. Więc to jest jak gdyby ta gwarancja. A znowu zaufanie dla mnie to jest wolność. I nie możemy kogoś posiadać, mieć jak gdyby, że to jest moje, tak? I w związku z tym powinieneś się zachowywać tak, bo ja tego oczekuję. Najczęściej ego oczekuje. Sporo o ego mówisz. No ograniczało tak. Cię w jakiś stopniu twojego? Tak? No tak, wiesz, no to jest znowu niedojrzałość. Ego to jest niedojrzałość. Ego to jesteśmy skupieni na sobie. Nam się wydaje, że jak przeżywamy i cierpimy, to cały świat z nami cierpi. Że jak jestem odrzucony, to znowu świat jest cały szary, właśnie taki niesprawiedliwy. A tak po prostu nie jest. I cała zabawa w życiu to jest ucierania nosa ego. Czego nauczyły Cię ostatnie 10 lat? Nauczyło Cię ostatnie 10 lat? że rano trzeba wstać, zasznurować buty i zacząć ten dzień jeszcze raz. No. Wtedy kiedyś tego nie wiedziałeś? Tego nie wiedziałem. Naprawdę byłeś taki... Tak lekko podchodziłeś do życia? Podchodziłem lekko. Życie nie jest takie, wiesz, ono jest piękne oczywiście, ono daje strasznie dużo satysfakcji, ale jest trudne. A dlaczego tak do tego życia podchodziłeś? Jeżeli nie żyjemy oczywiście, przynajmniej nie staramy się choć trochę żyć, rozumiem, zgodnie z prawdą, no. Tak jak czujemy to w środku, jakbyśmy chcieli żyć, to ono jest trudne i sprawia nam, i na pewno wielu ludzi tego się nie przyznaje, ale jesteśmy, myślę, że Polacy mają taką skłonność, no, depresyjni przez to. I jedyną jakby walką z tą depresją, albo z niechęcią, albo z lenistwem jest aktywność, czyli wstaję rano, zawiązuję buty i zaczynam dzień jeszcze raz, tak, mając nadzieję, że będzie wszystko okej. Ty byłeś kiedyś w depresji? Nie, ja nie byłem w depresji, ale chociaż może byłem, nie wiedziałem o tym, ale takie poczucie, że nie jestem na swoim miejscu, mi towarzyszyło, będąc tutaj, pracując tutaj jakby w Polsce. Cieszę się, bo no, kiedyś Cię spotkałem, zamieniłem ze sobą dwa słowa, ale obserwowałem Twoje wypowiedzi w mediach, teraz również i widzę, że jesteś w zupełnie innym miejscu, ale widzę też, jako człowiek jesteś w innym miejscu. Nie mówię tu zawodowo, tylko mówię... Ja myślę, że my się bardzo nie zmieniamy. Tylko wiesz, to jest kwestia maski. Być może wiesz, że media powodowały, że inne rzeczy wychodziły, ale naprawdę wydaje mi się, że możemy przejść jakąś zmianę, ale zawsze jesteśmy... tym dzieckiem, tą dziewczynką, tym chłopcem, wiesz, no, kiedy tylko uzyskaliśmy świadomość, że jesteśmy inni, znaczy indywidualni, tak? Dobrze, Pawle, ja Ci życzę kolejnych 28 produkcji w dobrej obsadzie w Rosji. Mhm. Fajne, że Tobie się to udaje i... No, Tobie się też udaje, masz program o tym, że wiele bardzo pozytywnych. Tak sobie teraz komplementy będziemy mówić, że było tak miło, tak. Ale tak słyszałem i potwierdza się. Paweł, słuchaj, bardzo było miło, naprawdę. Cieszę się. Tak było od Ciebie ciepłem na Plejadzie dzisiaj również. Cieszę się, że dojechałeś prosto z trasy. Życzę Ci jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Dzięki. Dziękuję bardzo.